Zapraszamy Państwa do obejrzenia wywiadu z wójtem gminy Stanin, Krzysztofem Kazaną. Witamy Państwa w naszym programie. Dziś naszym gościem jest wójt gminy Stanin, pan Krzysztof Kazana. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie wójcie, chciałabym dzisiaj, byśmy podsumowali 2020 rok. Rok wyjątkowy, bo rok pandemii, ale rok, w którym wiele również działo się na terenie gminy i działo się, jeżeli chodzi o gminne inwestycje. Zacznijmy może od tego, co udało się zrobić na gminnych drogach. Na gminnych drogach udało się zrobić sporo w omawianym okresie, czyli w roku 2020 skorzystaliśmy my jako gmina dwóch funduszów zewnętrznych. Pierwszy to jest Fundusz Inwestycji Samorządowych, zwany potocznie funduszem covidowym. Został on uruchomiony w drugiej połowie roku 2020. Ponadto też udało nam się skorzystać z dofinansowania, też również krajowego, z funduszu Fundusz Dróg Samorządowych, to jest za pośrednictwem wojewody. Jeżeli chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych, inwestycje były planowane w roku ubiegłym, czyli w roku 2019, ich realizacja przebiegła w roku mijającym, czyli tym bieżącym. Jeżeli chodzi o ten Fundusz Dróg Samorządowych, to wykonaliśmy drogę w Zastawiu przy szkole oraz dwa odcinki dróg w miejscowości Kieszków. Nie muszę pewnie dodawać, te wszystkie inwestycje drogowe były niezwykle mocno wyczekiwane. Jeżeli chodzi o drugi ten fundusz, który wymieniłem na początku, to w całości w kwocie prawie 1,5 miliona złotych postanowiono przeznaczyć go na inwestycje drogowe, takie, na które pozyskanie innego finansowania było praktycznie by niemożliwe, gdyż są to odcinki rozproszone i dotyczy to inwestycji w miejscowości Sarnów, Kosuty, tak zwany Kolonia Kujawy, Jeleniec jeszcze ma być wykonany w tym roku. I jeszcze droga w miejscowości Tuchowicz przy stacji diagnostycznej. Czy możemy powiedzieć, ile mniej więcej gmina wydała na te drogowe inwestycje? Łącznie to na covidowe drogi, tak zwane te, o których mówiłem, te rozproszone, to jest prawie 1,5 miliona, a na drogi w miejscowości Zastawie i Kieszków była to kwota około też 1,5 miliona, tylko z tym, że dofinansowanie było w wysokości 50%. Panie wójcie, a co udało się w tym roku 2020 zrealizować, jeżeli chodzi o inwestycje oświatowe? Jeżeli chodzi o inwestycje oświatowe, w tym roku akurat może nie tyle udało się zrealizować, co pozyskać finansowanie na te inwestycje. Dotyczy to tak zwanej termomodernizacji szkół w miejscowości Zagoździe oraz Sarnów oraz pozyskano też finansowanie na budowę sali gimnastycznej w miejscowości Zastawie. W tym roku zostało pozyskane to, planowane jest do realizacji w roku przyszłym, w roku 2020. Pierwszym. Chcę może też pani redaktor podkreślić, bo skupiamy się na roku 2020. Planowanie inwestycji samorządowych z reguły przekracza prognozę roku, danego roku kalendarzowego i ich planowanie i szczególnie aplikacje środki finansowe trwa dłużej. Samo wykonanie fizycznie nie stanowi już takiego problemu, aczkolwiek jest to też ważny etap inwestycji, które mieszkańcy tak naprawdę, to jest dla nich ważne, bo to jest namacalne. Wiemy, że jeżeli chodzi o szkoły, no to przeważnie tak jest, że przy szkołach są boiska i na tych boiskach chyba się sporo zadziało w tym roku. Sporo się zadziało na tych boiskach, one też były współfinansowane ze środków zewnętrznych. Chcę też podkreślić, iż 10 lat temu, gdy zostawałem wójtem, wypracowaliśmy z Radą Gminy, z sołtysami taki troszeczkę niepisany pakt, iż wszystkie inwestycje będziemy się starali wykonywać z udziałem środków zewnętrznych. Oczywiście nie w 100% to się nie udaje, gdyż pewne inwestycje no po prostu nie jesteśmy w stanie pozyskać finansowania ze względu na specyfikę danego programu. I boiska, na które uzyskiwali dofinansowanie, to boisko w Józefowie i w
Tuchowiczu również były współfinansowane i odpowiednio to było z programu rozwoju obszarów wiejskich za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Realne dofinansowanie to jest 60 z ułamkiem, bo to jest 75% kwoty netto po odliczaniu VAT-u, który niestety nie możemy odliczyć, bo to inwestycja nie jest komercyjna. Zostaje realne 60% dofinansowania. Wiemy, że na dwóch boiskach w gminie pojawi się też nowe oświetlenie. Pojawi się nowe oświetlenie. W dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę. Jest to też inwestycja długo oczekiwana i troszeczkę proceduralnie się przeciągała, gdyż procedura, przetargi relatywnie wychodziły drożej niż zaplanowaliśmy to w budżecie. Ostatni przetarg został, że tak powiem, zaaprobowany przez władze gminy, w tym wypadku przez Radę, która decyduje o przeznaczeniu konkretnych środków. W dniu wczorajszym została podpisana umowa. I to, co pani redaktor wspomniała, oświetlenie tychże boisk, czyli Jeleńca i Zastawia, jest częścią większego projektu, czyli wymiany lamp z tych naszych obecnych sodowych, dosyć energochłonnych, na oszczędne LED-owe, plus jeszcze budowa kompletnego oświetlenia o podstaw w miejscowości Borowina, gdyż to jest jedyna miejscowość w naszej gminie, która nie posiada jakiegokolwiek oświetlenia. Teraz już będzie miała już to nowoczesne, na nowoczesnych słupach. Wyprzedzając może pytanie, jeżeli chodzi o oświetlenie boiska w Kosutach tutaj, przy tak zwanym Orliku, przy bibliotece, to boisko nie będzie oświetlone w ramach tego projektu, o którym mówiliśmy, gdyż pozyskano w ostatnim czasie na kompletny remont, przebudowę na raczej tegoż boiska, i to oświetlenie wejdzie w inny po prostu projekt. Panie wójcie, wspomniał pan o programie rozwoju obszarów wiejskich, z którego udaje się pozyskać wam jako władzom gminy dofinansowanie. Wiemy, że z tego programu udało się też pozyskać pieniądze na remont, na odbudowę świetlic wiejskich. Te świetlice w tym roku wyglądają naprawdę pięknie. Akurat jeśli chodzi o świetlice, to w tym roku udało nam się pozyskać dwóch programów. Pierwszy to jest regionalny program operacyjny województwa lubelskiego. On jest dedykowany dla całości województwa, już chodzi o samorządy, zarówno miejskie, jak i wiejskie. I dotyczy to świetlicy w Anoninie oraz Kopinie. Ponadto też udało się pozyskać i już rozliczyć z programu rozwoju obszarów wiejskich remonty, modernizacje świetlicy w Jarczówku oraz w Goździe. Obecnie też trwają prace przy remoncie świetlicy w Zastawiu. Ja ze swojej strony tylko też mogę ubolewać, iż mieszkańcy tych miejscowości, gdzie te świetlice były, inwestycje były realizowane, oczekiwali może nie tyle hucznego, co znaczącego otwarcia. Jednak sytuacja taka, jaka mamy, czy chodzi o pandemiczną, wykluczyła to. Ja chcę ze swojej strony powtórzyć, i te uroczystości nie są odwołane, tylko przełożone. Na pewno się odbędą. Panie wójcie, w 2020 roku, spośród tych wszystkich inwestycji, o których pan mówi, która jest pana zdaniem najważniejsza? Czy nie ma takiej? Czy wszystkie są ważne? To jest takie troszeczkę pytanie w stylu, kogo kochasz bardziej, mamę czy tatę. Według mnie, albo nie wiem, która pozycja na boisku w drużynie piłkarskiej jest ważna, wszystkie są ważne, bo to jest system naczyń połączonych. Mógłbym tak może troszeczkę wskazać, może priorytetowo, znacząco inwestycje, może nie tyle co najważniejszą, co troszeczkę jej realizacja pomogła nam w uniknięciu kłopotów, i kłopotów zarówno technicznych, jak i kłopotów wizerunkowych. Chodzi o łącznik sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Jeleniec i Stanin. Chodzi o zaopatrzenie w wodę. Nie będę tutaj, że tak powiem, to jest tamnica poliszona, ale my mieliśmy problemy z dostarczeniem w newralgicznych okresach z wodą, jak i z jej jakością. Ta inwestycja umożliwiła uniknięcie albo zniknięcie tych kłopotów.
z uwagi na fakt, iż udało się dzięki połączeniu tych dwóch magistrali, czyli głównej od stacji w Jeleńcu, jak i tej prowadzącej od stacji w Tuchowiczu, tej gorzej już wyeksploatowanej, podłączenie miejscowości gminy, czyli Stanin, Kosuty, Ogniwo i aż do Wnęcznego, to już są zasilane ze stacji w Jeleńcu. Co to dało? Co dało to, że stacja, która była relatywnie, miała większe zasoby, większą wydajność, jest nowocześniejsza, była dotychczas troszeczkę mniej wykorzystywana niż wskazywałyby na to możliwości techniczne, gdy tymczasem stacja starsza była dosyć już obciążona, po prostu ze względu na postępujące w czasie zużycie wody w przeliczeniu na mieszkańca. Powtarzając być może pani redaktor, wszystkie inwestycje są ważne. Ta być może pozwoliła na zaspokojenie podstawowych, że tak powiem, potrzeb, no jakim zaopatrzeniem jest wodę. Panie wójcie, a co planuje pan na 2021 rok? Zbliża się koniec roku, wiadomo, to jest ten czas, kiedy gotowy jest już projekt budżetu, są plany na przyszłość, więc jakie są te najważniejsze? Widzi pani, panie doktor, dobrze pani tu powiedziała, co pan planuje, tak? My żyjemy w takich czasach, między innymi, jak to powiedziałem, pandemicznych, które tak naprawdę urealniają i zmieniają nasze plany. To samo może tyczyć się inwestycji samorządowych. Przepisy jasno i wyraźnie wskazują, do kiedy musi być zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową projekt budżetu i do kiedy musi być uchwalony. I ten projekt budżetu w granicach po stronie wydatków, jak i dochodów nie może być zmieniany. Gdy tymczasem złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych i z nieoficjalnych, chcę podkreślić, z nieoficjalnych informacji, to jeszcze jest niesprawdzone, ale prawdopodobnie nasze drogi uzyskają dofinansowanie, więc nasze plany już na etapie jeszcze przed uchwaleniem budżetu zostaną zweryfikowane, ale ja oczywiście jako tutaj wójt i współpracownik z Radą Gminy życzyłbym sobie takich zmian planu. Chciałbym jeszcze po raz kolejny podkreślić, iż planowanie inwestycji samorządowych wybiega poza ramy jednego roku i najważniejszym według mnie będzie w cudzysłowie skonsumowanie i może przepraszam za takie kolokwialne przerobienie tych wniosków, na które mamy dofinansowanie. A dotyczy to wniosku tzw. odnawialne źródła energii, czyli kontynuacja już wykonanych kolektorów słonecznych. Dochodzi tutaj wymiana pieców na biomasę oraz fotowoltaikę, która to będzie nowum u nas, jeżeli chodzi na terenie naszej gminy. To będzie według mnie jedną z głównych wyzwań. To, co wspomniałem, pewnie budowa sali, termomodernizacja. Należy też bagatelizować, iż samorząd gminny nie działa też jako samotna wyspa, tylko to jest system naczyń połączonych, jeżeli chodzi o inwestycje np. powiatowe czy wojewódzkie, bo droga wojewódzka też przebiega przez gminę. Głównie korzystają nie mieszkańcy województwa, w cudzysłowie oczywiście, z innych terenów, tylko to też nasi mieszkańcy. Należy też według mnie zintensyfikować, kontynuować współpracę z innymi samorządami, jak i również też mamy w planie, o ile to bądźmy dobrej myśli, współpracę w zakresie dróg krajowych, gdyż na terenie naszej gminy mamy znaczący odcinek drogi krajowej 76 tutaj przez Wólkę zastawię w kierunku Stoczka. To też będzie wielkie wyzwanie, na które też mieszkańcy oczekują, na przykład chodnik łączący Zastawie i
Wólkę Zastawską. Nie bez znaczenia też jest kontynuacja dalszego remontu przebudowy drogi wojewódzkiej w kierunku Osin, już poza teren naszej gminy, z dalszą kontynuacją chodnika. To pracy będzie dużo w 2021 roku? Pracy będzie dużo, pewnie, na pewno życzyłbym sobie, żeby było jej dużo. Ja zawsze mówię do naszych tutaj koleżanek, moich koleżanek z działu inwestycji, że gdy już otrzymujemy kolejną dobrą wiadomość w sprawie dofinansowania, to mówię oczywiście, no, następne zadanie. Cieszcie się, bo bezrobocie wam nie grozi. Panie wójcie, jak podsumuje pan 2020 rok? Czego oczekuje pan po 2021 roku? Czego oczekuję? No, nasuwa chyba jedno pytanie, ale by gorzej nie było. Pod względem inwestycyjnym na pewno też oczekuję, iż ta sytuacja pandemiczna minie. Nie tylko ze względu na funkcjonowanie urzędu. Nie ukrywam też, że w pierwszych okresach mocno nam się dostawało jako urzędnikom od mieszkańców. Niestety, no, pewne rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. No i sytuacja ta pandemiczna mocno też wpłynęła na funkcjonowanie oświaty. Naprawdę z tą sytuacją władze gminy, pewnie władze i kraju, jak i wszyscy, spotkali się po raz pierwszy stanowczo i mam nadzieję, że to minie. To jest moje prywatne zdanie, ale pewnie nie będę odosobniony. Uważam, że zdalne nauczanie się nie sprawdza. Wyzwania ważne przed gminą. Co pan powie mieszkańcom tak na zakończenie tego 2020 roku? No cóż, co ja mogę powiedzieć? Przede wszystkim zdrowia. Zdrowia i jeszcze raz zdrowia, pogody, ducha. No i zbliżające święta. Niechaj będą spokojne. No i następne święta, żeby były w gronie większym niż 5 osób. Dziękuję bardzo i miejmy nadzieję, że tak będzie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był wójt gminy Stanin, pan Krzysztof Kazana.